Jest przedwiośnie, jestem w Olsach i szukam Wawrzynka Wilczełyko. Szukam Mistera Przedwiośnia. To symbol budzących się Olsów, budzących się do życia na przedwiośniu. I symbol dla mnie dzikiej przyrody. Rozpoczęcie wiosny z Wawrzynkiem. Idę na żywioł. Wydam tutaj wiele krzewów Wawrzynka, ale spróbuję znaleźć jakiś nowy. Zawsze mnie pasjonowało bycie w dzikich odstępach i odkrywania nowych rzeczy, nie tylko szukania, odszukiwania rzeczy znanych, ale też tych nowych. Krzyżyki. Jest pozorna pustka, jeszcze jest uśpienie. Olsy śpią, ale już są. Ale już jest zieleń. Już jest świeża zieleń. Ale jest wszystko świeżutkie. No tak, szukamy Wawrzynka. Były tu dzikie zakątki. Solone drzewa. O, ta brzoza stara. Brzozy umierają szybciej niż olchy. Ale czy umierają, czy tylko zmieniają się? Zmieniają stan materii. No, kwestia filozoficzna, ale istotna. Także dla przyrodnika. Jestem przyrodnikiem, z duszy jestem przyrodnikiem. Obserwacja przyrody, bycie w przyrodzie jest dla mnie kluczowe. O, nie. O, jeszcze leszczyna kwitnie. Mówię jeszcze, bo już część przekwitało. No ale to kwitnie, zobacz. O, to jeszcze kwitnie. I Wawrzynek też. A, jest! Jest! Tego krzaka nie znałem. Próbujemy, czy pachnie. Jest, ten zapach niesamowity. Dafne Armani. Doskonałe. Wow. Ciekawe, bo mam wrażenie, że jasne kwiaty bardziej pachną niż różowe. Będę musiał to przetestować. Ten pachnie oszałamiająco. No, oszałamiająco. No, powitanie wiosny to jest. Musi być Wawrzynkiem dla mnie. Poszukam jeszcze innych krzewów. A potem pójdę do kilku krzaczków, które znam, które są dużo rozrośnięte i spróbuję zrobić jakieś zdjęcia. O! Pięknie pachnie. Tu jest taka synestezja, bo w szarym lesie zapach Wawrzynka, nie w szarym lesie, kontrast kolorystyczny, bo to też Wawrzynek daje. No bo to jest, jak się jest blisko, taką różową plamkę na tle tych szarości olsowych się zobaczy, no to jest duży kontrast, jest to widowiskowe, ale ten zapach, który się roznosi w szarym lesie, niesamowity. Jest następny, ale malutkie. Malutkie krzaczki. Ojej! 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 Zobaczcie. Ojej! No wąchamy, ten jest bardziej różowy. Ciekawe, czy moje wariusy sprawdzi.
Też pachnie. Też pachnie. Chyba trochę mam katar, ale czuję, że też pachnie. I obok drugi. Zobaczcie, tutaj i tutaj. O. Zobaczymy, jak ten pachnie. Ten powiedziałbym, że nie pachnie. Ale ładne czaszki. Idziemy dalej. Idziemy dalej. No. Jest następny. Oho. Troszkę taki zmarniały, przymarznięte ma. Wrzynek wypuszcza kwiaty wcześniej. Już przy pierwszych ociepleniach. Jak jest nawrót zimna. Oj, ten ładnie pachnie. No, jest różowy i ładnie pachnie. Oj, bardzo ładnie pachnie. Chyba nie ma zależności od tego. Może nawet bardziej niż ten jasny. Nie ma chyba zależności od zimna. Od koloru kwiatów. Jest następny, ale o, różowość widać teraz. Niesamowicie w tym. Gdyby nie to runo. To runo jest biało-szary i ten kontrast. Film zewnętrzny. No ten to jest piękny. Au! Ja! Odlot, no ten to pachnie. O, jest cudownie. Jakaś gałązka. Sucha, więc możemy ją odsłonić. Ja! To jest po prostu... No dla takich chwil się żyje, dla takich chwil żyje przyrodnik. Boże, ale on pachnie. Jest odlot. Cudowny zapach. Rzeczywiście, prawą dziurką nosa zapach jest intensywniejszy. Można to sprawdzić. Ależ jest piękny. I tak sobie robię. Ups, jestem trochę obładowany tym sprzętem, dlatego tak wstaję pomału. No fajne miejsce. I on wybiera takie obniżenia pomiędzy olchami, ale w takim miejscu, gdzie olchy są nie mają tak wykształconej mocno struktury kępowej, bo wtedy jest tylko woda między nimi. A tu są takie tereny źródliskowe. Tutaj później będzie kwitła rzeżucha gorzka, a niebawem śledzienica. Jest takie grzęzawisko. Jakieś pierwsze listki, mchy teraz szaleją. Nie ma liści, jest coraz więcej słońca i mchy po prostu dominują. Gdyby nie ważne, to chodzi za mchami. Tutaj, zobaczcie. O, a to są rzeżuchy. A my mamy kwitły na biało. Rzeżucha gorzka. Wow, zawilec! Coś za pierwszy zawilec jakiś. Naprawdę, to pierwsza jest kółka. Ależ się tutaj. To pierwsza jest kółka. No zawilec o tej porze to. W lutym jeszcze nie miał zawilca kwitnącego. Nie wiem, jesienią pojedyncze kwiaty, ale żeby w lutym to tak bardzo, to chyba nie. Żurawie wykrzykują fanfary. Proszę o tę radość. Zajęcie rewiru. Zajęcie rewiru i radość. Nie tylko zajęcie rewiru. Cieszę się, że żyłem do czasu. Że ludzie zwierzętom przywrócili godność i patrzą na nich jako na naszych krewnych. A nie z wyższością.
I coraz więcej mówi się o radości zwierząt. Przeżywają radość. Ja to doświadczałem od lata. Zresztą ci, co mają zwierzęta domowe, no to też czują tą radość. Więc nie jest to tylko znakowanie rewiru, ale też jest wyraz radości. Jest w zwierzynach. Dużo tu nie ma, a jest dość obfity. No i tu już... No. No, spróbuję go powąchać. O, jeden z najpiękniejszych dzisiaj zapachów. No jak ten zapach określić? Różowa wanilia, jakoś tak. Różowa wanilia, waniliowo-marakujowy, waniliowo-marakujowy, różowy. Nie potrafię. Różowy. Piękny. Różowy to jest piękny kolor. Teraz mały odpoczynek. Odpoczynek w krainie Wawrzynka. Wawrzynek w Wiczuryku. Dafne Mezereum. Dafne Mezereum. Znowu żurawie. Krzyczą w rewirze. Ależ pięknie. Trzeba ubierać sprzęt. Idziemy dalej. Jest, jest piękny. Ale jest. O, śliczny. Jaki cudowny. Tu sobie rośnie. Ale śliczny. No jest, jest. Ależ marniutki, marna taka kruszynka. Nawet nie ma takiego kwiatka, żeby powołać. No pachnie. Ale ma jeszcze w pąkach. On będzie... Oj, on będzie... On jeszcze będzie kwitł. On jeszcze ma przed sobą szczyt kwitnienia. Idźmy dalej. Tu jest jeszcze taki piękny krzew wawrzynka. Ogromny. Ale jeszcze nie czas na niego. Jeszcze w pąkach jest. Przyjdziemy tu trochę później. Zobaczymy, jak wygląda w pełni. Oto ten sam krzak wawrzynka rozrosły. Ale już w pełni kwitnienia. 2 tygodnie po ostatniej wizycie. Jest naprawdę obficie kwitnący. Zawsze jak wybieram miejsce, wybieram kadr, to dokładnie obchodzę dany obiekt, w tym wypadku krzak wawrzynka, ze wszystkich stron i staram się znaleźć ten najlepszy punkt widzenia, najlepszy kąt widzenia. Przy okazji nie omieszkam powąchać. Patrzę na rozmieszczenie gałązek, szukam takich odizolowane od innych, żeby się nie nakładały na przykład. Patrzę też na tło. W pobliżu jak jest pień, to bardzo ładnie może zagrać. Gorzej jak jest jakiś krzaczek, więc gałązki mogą wtedy przeszkadzać. Mm.
A teraz sfotografuję wawrzynka. Mam taką matę do klękania. Mata ogrodnicza do plewienia. Statyw. Konieczny do makrofotografii. A przynajmniej bardzo przydatny. Obiektyw makro. I spróbujemy robić zdjęcie. Jak chcemy, żeby cały obiekt w zdjęciu był ostry, należy znaleźć płaszczyznę ostrości. Ja tutaj ją znajduję, bo chcę zrobić wiszące takie niby szyszeczki olszy, czyli owoce, bo to stany olszy czarnej i kwiaty wawrzynka na jednym zdjęciu. I żeby były ostre, to ta płaszczyzna wypada mniej więcej w tym miejscu, więc ja muszę tak się przesunąć i w tej chwili muszę aparat troszeczkę skorygować. No i próbujemy. Ja nie poprawiam przyrody, więc oczywiście te szyszeczki tutaj spadły same z drzewa, a teraz jest okres rozsiewania nasion przez olsze. Więc one sobie te takie szyszeczki spadły. No jestem za blisko. Muszę nieco oddalić, zachowując tę samą płaszczyznę ostrości. O. Fotografowanie wawrzynka to czysta przyjemność. Nie używam autofokusa. Ustawiam ostrość ręcznie, bowiem wymaga ona wielkiej precyzji. Można posłużyć się monitorem i lupką powiększającą, żeby doprecyzować ostrość. Ale najczęściej to jest punkt lub dwa punkty, na które nastawiam przy małej głębi ostrości, czyli przysłona rzędu najwyżej jedna działka przysłonięta, czasem całkiem otwarta. No jest cudowny, jest cudowny. Śliczny. Jedzie się. Więc tak, tu jest aparat. Obiekt fotografowany to była ta gałązka. Dobrze, że wawrzynek przekwita, bo bym się nie mógł opanować. Chyba całą wiosnę bym fotografował tylko wawrzynka wilczyłyko. A tak, to jest tylko przedwiośnie do dyspozycji. Czasami krótkie, czasami dłuższe. W tym roku dłuższe, bo jest takie rozciągnięte w czasie, więc można fotografować. No już drugi tydzień, nawet troszkę dłużej. No ładnie. Thank you.
jaki jest ten kolor wawrzynka, ten róż jego specyficzny. Żeby to stwierdzić, poszukam odcieniu tego różu w książce, którą kupiłem w Muzeum Architektury w Londynie. Colorscape, czyli przestrzeń kolorów. Przewodnik do światowego... Światowy przewodnik do kolorów. Mamy tutaj próbniki i tych róży, to rzeczywiście możemy sobie poszukać w tych różach wawrzynka i no jest tego wiele. To już są mocniejsze, ale też czasami takie mocniejsze wawrzynki ciemniejsze są. Tutaj szukałbym w tych paletach barwnych. No i do tego, konkretnie do tego krzaka, do tych kwiatów tego krzaczka, najbardziej pasują mi dwa kolory, a mianowicie strawberry ice cream, czyli kolor lodów truskawkowych, i drugi to jest kolor Pompadour Pink, czyli róż Madame Pompadour, kochanki Ludwika XV. A ten kolor symbolizuje romantyczność, szczęście, estetykę, no pokusę, słodkość. Także wydaje mi się, że między tymi dwoma odcieniami bym szukał, czyli między tutaj lody, różem lodów truskawkowych, a różem Madame Pompadour. Jeżeli chcielibyście dowiedzieć się więcej o fotografowaniu polskiej przyrody, fotografowaniu wawrzynka i innych fenomenów polskiej przyrody, to polecam moją ostatnią książkę Fotografowanie polskiej przyrody wydawnictwa Arkady, w której w schemacie co, gdzie, kiedy, jak opisałem sto kilkadziesiąt fenomenów polskiej przyrody, jak na przykład zachwitanie wawrzynka Wilczełyko, czy rykowiska o jeleni, czy gody żurawi. Na przykład dla wawrzynka przeznaczyłem 4 strony. Są w tej książce również zdjęcia z opisem technicznym, aparatu, obiektywu, czasu przysłony, warunków i historii związanych z danym zdjęciem. Każde zdjęcie ma swoją historię. Tu jest tych zdjęć kilkaset, nie pamiętam. Kiedyś może powiem 400, może 500, może chyba 600 nawet. Fotografowanie polskiej przyrody to też fotografowanie wawrzynka Wilczełyko. Jeżeli się podobało, to zachęcam do oglądania, subskrybowania mojego kanału Szepty Przyrody TV. Cześć!